Naszym gościem Kamil Słaby, tuż po zakończonym spotkaniu z Arką Gdynia. Przegrywamy 1-0. Kamil, to była chyba znakomita okazja, bardzo dogodna, żeby z tego trudnego terenu wywieźć punkty. No, czujemy pewien niedosyt, bo z przekroju całego meczu nie byliśmy drużyną słabszą, ale niestety przydarzył nam się jeden błąd w ustawieniu. Szybko stracona bramka i drużyna Arki, można powiedzieć, że się trochę cofnęła, broniła tego wyniku, a nam brakło trochę jakości, żeby sobie stworzyć jakieś stuprocentowe sytuacje, chociaż w 93 mieliśmy naprawdę dobrą sytuację, żeby wyrównać, nie udało się. Szkoda. Wracamy do Rzeszowa bez punktów. Teraz trzeba myśleć o następnym meczu, nie załamywać się, bo tak jak mówię, to nie był jakiś zły nasz mecz, bo naprawdę z gry mogliśmy stworzyć sobie dużo więcej sytuacji. Walka, zaangażowanie, poświęcenie i naprawdę bardzo dużo takiej próby gry kombinacyjnej na tym boisku. To wszystko było po waszej stronie, ale tak jak mówisz, po straconej bramce rywal skupił się już bardziej na jakby bronieniu tego wyniku, chociaż była to dopiero 4. minuta spotkania. No tak, jeśli chodzi o determinację, tutaj o zawziętość, nie możemy powiedzieć, że nam tego zabrakło, bo naprawdę było to widać, że szarpiemy, że walczymy. No ale Arka jest na tyle doświadczonym zespołem, że dobrze broniła. Nie otwierali się jakoś bardzo, mimo tego, że grali u siebie. Wiedzieli, że mają wynik, ale próbowaliśmy i momentami naprawdę wyglądało to nieźle. Szkoda, że nic nie wpadło do bramki. To ogranie Arkowców, to cwaniactwo boiskowe i na pewno bardzo duża dojrzałość powodowała, że dużo akcji szło przez tą naszą młodą stronę, czyli tam, gdzie był Persi, tam, gdzie był Twardy. No tak, wynikało też z tego, że przegrywaliśmy stronę akurat z jednej na drugą. Akurat tam Persi z Twardym mieli więcej miejsca i mogli sobie stwarzać jakieś sytuacje do dośrodkowań czy do jakiejś gry kombinacyjnej. I tak jak mówiłem, no, troszkę więcej jakości i może wywieźlibyśmy stąd punkt. Arka ma zupełnie inne cele, my jesteśmy na absolutnie odmiennym biegunie w tabeli Fortuna pierwszej ligi i teraz skupiamy się na pojedynku, który odbędzie się w Rzeszowie, na Stadionie Miejskim przy Jupiterach, rywalem Korona Kielce. Wielu, którzy obserwowali dzisiejszy pojedynek, mówi, że w takiej formie, z takim zaangażowaniem i z takim nastawieniem Korona absolutnie jest do nadgryzienia. Oczywiście, to jest pierwsza liga i tu naprawdę faworyci to są tylko na papierze, a później na boisku no, weryfikuje wszystko boisko i jeśli będziemy tak zdeterminowani, to na pewno z Koroną możemy zdobyć 3 punkty, w co naprawdę bardzo mocno wierzę. Za nami mecz w Gdyni, my skupiamy się na tym, co przed nami. Czeka nas bardzo ciekawy pojedynek pomiędzy Aplan Resowią a Koroną Kielce na Stadionie Miejskim w Rzeszowie przy blasku Jupiterów o godzinie 19:05. Już w najbliższą niedzielę zapraszamy Was, abyście jak najliczniej pojawili się na Stadionie Miejskim. Sprzedaż dla Cegiełkowiczów została już zakończona. Teraz od poniedziałku ruszamy z otwartą sprzedażą dla wszystkich tych z Państwa, którzy będą chcieli przyjść na obiekt miejski i dopingować biało-czerwonych. To także okazja, aby pojawić się na trybunach i na żywo emocjonować się pojedynkiem piłkarskim. Pierwsza taka okazja od niepamiętnych czasów. Zachęcamy i zapraszamy, bądźcie razem z nami, dopingujcie biało-czerwonych i kupcie swój bilet.